Dzieci moje, posłuchajcie teraz. Oto światłość dla was. Jam jest światłość. Jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem, światłem nadziei. Posłuchajcie mojego głosu. Oto nie macie we mnie ufności. Ileż razy mnie prosiliście, bym położył kres wszystkim tym złym rzeczom, jakie się wydarzyły, ale nie mogłem, ponieważ musiałem sprawić, by maski waszych nieprzyjaciół opadły. Chciałem sprawić, żebyście zobaczyli, jakie jest dobro, a jakie jest zło. Musiałem sprawić, żebyście zdali sobie sprawę z tego, dokąd zmierza Kościół z kapłanami, biskupami i kardynałami, dobrze ubranymi, pięknymi na zewnątrz, ale zgniłymi w środku. Bracia, bądźcie spokojni. Miejcie ufność we mnie i w moim miłosierdziu, lecz także w mojej sprawiedliwości, którą wkrótce ujrzycie. Patrzcie na znaki na niebie. Patrzcie na znaki na niebie. Nie mówię wam czasów ani dnia, ale to są czasy ostatnie. Nie pokładajcie ufności w datach. Jedynie ja znam dokładną datę. Chciałbym, żebyście ujrzeli własnymi oczami, jak ginie bezbożny. Będziecie widzieć bardzo złe rzeczy dookoła was, lecz aż do ostatniego dnia ja muszę przyprowadzać z powrotem moją zagubioną owieczkę, nawet tą ostatnią. To jest wasza misja. Przyprowadzajcie z powrotem choćby ostatnią z owieczek, a ja będę z wami. Nie mogę pozwolić, by się potępiła ani jedna dusza. Przynajmniej niech wybierze teraz, rozglądając się dookoła. Ten rok był dla was przygotowaniem, ale rok, który przyjdzie, będzie rokiem ujawnienia. Objawienia, apokalipsy, lecz także radości, bo zobaczycie tak wiele. Och, wy będziecie ze mną. Już jesteście ze mną. Wasza dusza jest już ze mną. Kocham was, dzieci moje. Kocham was za waszą wierność i towarzyszę wam w waszym życiu. Przypominam, bądźcie gotowi. Ja przyjdę jak złodziej w nocy, ale wy bądźcie zawsze gotowi. Teraz was błogosławię w imię Ojca i w moje najświętsze imię i w imię Ducha Świętego. Niech pokój będzie z wami i w tym domu. Amen.